Witam wszystkich. W tym filmiku pojadę możliwie jak najszybciej na drugi koniec mapy w grze Need for Speed World Online. Zapraszam Was do oglądania. Ale zanim ruszę z miejsca, pokażę Wam moje Audi R8. Tak mój potwór wygląda i wyciąga ponad 312 km na godzinę. Nie wiem, jaka jest jego max speed, ponieważ nie rozpędziłem się do takiej prędkości, a to jest nie lada wyczyn. Naprawdę ciężko rozpędzić się do prędkości powyżej 300 km na godzinę. 312, sorka, mój błąd. Ale naprawdę fajnie skręca i ładnie wygląda. I gra, i samochód. I w ogóle ta cała okolica. I mapa jest naprawdę bardzo, bardzo duża. To połączenie map z gry Need for Speed Most Wanted i Need for Speed Carbon. A ma jeszcze dojść trzecie miasto z gry Need for Speed Undercover. A jak mi nie wierzycie, że mapa gry Need for Speed World Online to połączenie map z gry Need for Speed Most Wanted i Carbon, to zaraz Wam to udowodnię. Tak to właśnie wygląda. A jakbyście chcieli ze mną pograć w tej grze, to zapraszam Was na kanał 27 i do wysyłania zaproszeń użytkownikowi Sauron Store. Mam dokładnie taki sam nick w tej grze jak na YouTubie, więc nie będziecie mieli problemu z odnalezieniem mnie. I jako awatar to ja mam taką pięść i mam jak na razie 34 level. I bardzo szybko wchodzę z levela na level i tak mniej więcej na 3-4 dni przechodzę na wyższy poziom. Patrzę, czy dobrze pojechałem. No i dobrze pojechałem. Aha, i jak będzie mi się gra ścinała trochę za bardzo, to musicie mi to wybaczyć, ponieważ ta gra jest wymagająca i w ogóle. I mam nadzieję, że się zmieszczę w 15 minutach, bo naprawdę to trochę mi zajęło w poprzednich próbach nagrania tego filmu. Teraz tylko, czy ja dobrze jadę? Mam nadzieję, że tak. Tyle gram w tą grę, a nadal się tu gubię. No ale już wiem, którą wyjechać. A to, co tutaj widzicie, to jest taki panel power-upów. Ja to tak nazywam. I to jest właśnie panel power-upów. I jak naciśniemy trójkę, to stanie się takie coś w tym przypadku. To jest taka tarcza przed autem i jak uderzymy w jakiś samochód, to stracimy mniej kilometrów na godzinę i mniej sobie auto uszkodzimy. A panel zniszczeń to jest tutaj, czyli jak dojdziemy do jednej kreski, to autko, które tutaj jest, zacznie nam mrygać na czerwono. To będzie znak, że zaraz nasze auto się rozwali i będziemy musieli chyba kupić nowe. Nie wiem, nie doszedłem jeszcze do zniszczeń całkowitych. Nie rozwaliłem całkowicie auta i nie mam takiego zamiaru. I gdybym miał parę nitr, to bym wam pokazał, jak ono wygląda. Ale niestety nie mam, trudno się mówi. No i mini lagi mnie łapią. Pewnie będą łapać nadal. No i odczucie prędkości jest naprawdę fajne. Jadąc 280, to wygląda trochę jakbyśmy jechali z 320 BMW. Przynajmniej na mój gust. Trochę przyspieszę, bo chyba nie zmieszczę się w 15 minutach.
tutaj obok mamy drogę prowadzącą do miasta z NFSMW. No i pewnie was to dziwi, że mam 34 level i tak mało kasy. Powód jest taki, że jak miałem 622 tysiące kasy, to kupiłem sobie właśnie Audi R8 i 20 tysięcy wydałem na tuning. Oh my god, się rozwaliłem trochę. Wyrąbałem. No cóż, moja wina, zagadałem się. Muszę naprawdę nieźle przyspieszyć. Och, te cywilne auta. Tak się dziwnie zachowują, nierealistycznie w ogóle. No i tutaj, jak sami widzicie, czat mamy. A jak chcecie coś napisać, to naciśnijcie Enter. I... takie coś. Dobra, come on. A, i moje auto docelowe to BMW M3 GTR E46. To jest jak na razie auto najlepsze w tej grze i z tego co słyszałem, to ma być Tier 4, czyli klasa 4 aut. Czwarta klasa aut. I tam auta będą jedne z najlepszych, które będą wyciągać 300 albo nawet 400 km na godzinę, grubo ponad. Nie wiem ile tam będą wyciągały, a zresztą mnie to wcale nie obchodzi. Fajne auta są z Tier 3 i nie mam żadnych zastrzeżeń. Kiedy zdarzają się bugi, jak sami widzieliście. Ech, ktoś mnie zaprosił do prywatnego wyścigu. 270, 280 było ponad chyba. No i już niedużo mi brakuje do prędkości, to znaczy do końca tej całej mordęgi z tą mapą. Ale jak będą mi tak te cywilne auta przeszkadzać, to się chyba nie zmieszczę w 15 minutach. Wiem, że kilka razy już to powtarzałem, ale w poprzednich próbach nagrania tego filmu nie mieściłem się w maksymalnej długości filmów na IT. Tak mniej więcej 20 minut trwały te filmy i musiałem kilka razy nagrywać. No ale już jestem bardzo blisko, więc mam nadzieję, że się zmieszczę. No już jestem bardzo blisko końca mapy drugiego. No i dojechałem. Nareszcie. To było przejechanie na drugi koniec mapy w grze Need for Speed World Online by Sauron 100. THX for watching.